Siemaneczko, dawno nie było obejścia. Przyjechała siostra. Oblecimy sobie po ogródku, jak to co rok bywa egzotycznym w Polsce. To jest dźwidło Riviera. Możesz powtórzyć? Zobaczcie, jakie to wielkie urosło. Pierwszy raz mam takie wielgachne dźwidło. Idą. Palmą minęliście, jukę. O, zaczyna się wąchanie. Lilie drzewiaste zaczęły po prostu konkretnie sobie kwitnąć. Jak chcesz sobie noska pobrudzić, to o. No to weź to. Wysmaruj się tym. No, także film bez montażu, oblecimy. No, lilie drzewiaste w wysokości ciebie nawet większe są. Dopiero będą rozkwitać. Kalidora. Kalidora miachiata veluros. Nie połam, bo ty lubisz połamać takie cuda. Chcesz z liścia? Liściu ty. Wiatraczek. To jest nasz nowy dom. Nasz nowy wiatraczek. Były wichury, tutaj go tak nie pizgoli, bo tu wszędzie wszystko w koło jest, jak to powiem, miskantowane i tak dalej. O. No, drzewa powyrywało niedaleko. Nie do ciebie mówiłam. Aha. Pod banany, raz. Ture, nie? Zobaczcie, jakie to porosło przy... To jest ta... Kolokazja jadalna. Nie połam to. No. Możesz spróbować, jak smakuje. Ale ma trąbkę. Nie, no tego się... Liści się nie je, nie? No. Zobaczcie. To jest jadalne, jak liście są niejadalne. Znaczy liście, banan cały jadalny, w Etiopii go jedzą. I liście jedzą, jak się nie mylę, i za szczególnie część dolną. Co piękne, to jeden z najmniejszych maureli. Encete ventricosum maureli. All right. Baby. Zielone ensete, te dwa tutaj. Czyli tak, abisyńskie enseciki. Enseciki, biciki. Chodź, powąchasz brugmasję, powąchacie. Chodź. Chodź. Nie. Tu jak porosły kolokazy już. Takie ciemne masz ty? Tak, to Krzysiek mi z kanału Fanpal wysłał Fanpal i zapomniałem, co to jest. Może obejrzy, to mi napisze. Może obejrzy, może tak. No. Tak to wygląda. Chodź, o, już nie powąchasz, już przekwitła. Brugmasja variegata. Będzie dopiero kwitła obficie mocno. Listek flaczał się już, nie? To zdjęcie, co masz z tym. No, dokładnie. Zobaczcie, jakie fajne brugmansje. Dwie. O, patrz, z tyłu zaczęła kwitnąć. Idźcie do tamtej. O, pojedyncza to jest chyba różowa. Najpierw biała? A czemu biała jedna? A, ona potem zmienia kolor. Ona by za dwa tygodnie gdzieś, co? Więcej rozkwitnie. No, widać, że pełno ma tych pąków kwiatowych, także zaczną mega kwitnąć. No, hamaczek, mało używany. Nie, ja go poużywam. No, jak nie będzie padać, nie? Nie będzie padać też. No. Choinki zaczek porosły, miska, no wszystko ogrodzone, pięknie się porobiło. Idziemy przez szklarnię, za jaki piękny banan po lewej. Zobacz, po lewej, jaki ładny banan. A, i w ogóle już się zaczynają nie mieścić. Kurde, trzeba będzie... No, bo szybciej podrosły. Te tuningi. No, wybarwienia są, że tak powiem, kosmiczne. No, ale o, łamią się już, nie? Już się robi problem. Kolejny liść już... Nie, no, trzeba będzie to na dwór wyrzucić, albo do tamtej szklarni przenieść. O, tu następny, tak samo. Musa textilis. O, już końcóweczka. Idziemy dalej. Ogóreczki, rozumicie? Pomidory muszą być, no musa. Ten ogórek coś tam zdycha. Ta, no już mu brakuje pewnie nawozu. Albo coś go wcina. No, góry coś tam rosną, te długie. O, papajka czeka na nowego właściciela. Co? A wyjąłem tą, kurde, tą Waszyngtonię, bo była w szklarni. Zobaczcie, jaka ładna. Już puszcza ładne, piękne liście. Przeżyła mimo raz, że dostała za dużo mrozu. O. A to basio, które wyszły po zimie, jednak wyrosły. Juka zakwitła, w sumie tu już kończy. Paulownia następne. Co je, ty? Ej, robaków. Dużo robaków jest w tym roku w malinach. Także smacznego. Paulownia się złamała, Jola, tutaj. Zobaczcie, zawiał, wiatr leży na dachu. Poszło znowu. Historia lubi się powtarzać. Żniwa już... Mało brakuje, zaraz będą żniwa, tak mi się wydaje, bo już jest żółto konkretnie. Sławek, byś coś zrobił, jak to zarosło. Wiem, strasznie zarosło. Dawno rowu nie pokazywaliśmy, zobaczcie. Tu jest ta wierzba energetyczna, no wody nie widać. No kurde, zależy, ten duży raz chodzi, raz nie chodzi. Reszta się kręci, a ten duży znowu nie chodzi. No ale ci zarosło, to rowu nie będzie widać. No, spokojnie.
Grunt, że jest woda. Idziemy dalej. Idziemy dalej. Kukurydza? No, tam sąsiad posadził. Chodź tutaj. To są te malinotruskawki. No to troszkę w ten sezon się cofną. Zobacz, jak pomidory jamajskie podrosły. Zobacz. Jabłonka. Z dwa jabłka ma. Aż. No i mszyca ją dopadła. Chciałbym popryskać, kurde. No, wąchaj. Nie połam. Idźcie dalej, zobaczymy wielkość, kurde. Ostatnio siebie samego wrzucałem. Zobaczcie, jakie to wielkie. No wielkie wilgachy. No, pod paulownię teraz śmignie, albo nie, pod daktylowca. Palmus nie był pokazywany ostatnio. No tam. Palma! No w tym roku ogórki aż idą na trawę, nie? Tak, drugi raz było siane. Konkreta się ogórasy się rozrosły. I co ciekawe, jeszcze nie mają choroby. Jeszcze. Czyli zepsuty w środku. A, ale agres jest dobry. Jola trafiła. Tak, agres tu to jest... Miam. I bąki lubią strasznie gryźć ostatnio, jak jest za ciepło, nie? Hmm? Paulownie, zostawiłem taki samopas, rozpierdzieliła się na boki. No. No. Palma daktylowa. Jakaś lipa się tu trochę porobiła. To są zeszłoroczne liście. A tu już są tegoroczne liście, ładne. Weź iść pod te liście. Ale to paulownia na liście. A to jest nowa. Uważaj. To jest suszarka. Tam teraz z przodu nie ma. Ale jest tutaj. Tutaj. Patrzcie, jakie to wielkie. Pod drzewo, była siostra. Raz. Ale wybrzeże się zrobiło. No. A nie ma na co wejść. No drzewo jest, kurde... No wielkie już jest drzewo. Zostawiłem taką koronę. A te dwie ciąłem na liście. Paulownia. Też się połamała. Czubek po lewej tam. No wiatry takie były, kurczę, że trochę pozamiatało. Alejka bananowa i kolokazjowa, i alokazjowa. Aurekaria sobie choruje. O, tu lilie drzewiaste, no. Pięknie, zaczyna się. Zapach mają piękny. A, ten perfum ci pokażę, co podobnie. No. Jak... Aurekaria chilijska. Coś jest lipa, nie? Lipa, lipa, lipa. Co jest lipa? A tu zaczyna, zaczyna, zobacz, tutaj na zielone puszcza. No mróz, zrobił robotę. Flaming. Flaming. No i pałczychy. No bo mróz był za duży i ją pozamiatało. Niestety. Tam, do jeża. Jeżu z wieża. No jaki jeż ładny. Przetrwał zimę. Jeż, czyli juka roztrata, która ma do ziemi liście, a wszyscy kupują, kurde, to z nasionka jest, kupują obciachane od dołu, a ja nie obciacham, fajnie wygląda. Tak, też malinę nasadziłem i palma, trochę karpus, tak trochę lipę ma pod tym drzewem. Będzie trzeba robić czapkę mniejszą. A można to wyrwać? Co? To. Nie, zostawię, niech je, niech tak, se jeżyk, nie chce się urwać. Niech se jeżyk, to se możesz. Jeżyk być taki. Elegancko wygląda. Pomidory. Jezezi! Nasz, dawno kochany. Go nie było. Ostatnio on cały czas palmę pilnuje. Aj! Ostatnio kot leżał sobie. Pod tak? palmą, no. Lepsze do te drzewa, jest bardzo fajnie wygląda. No, na papug może być. I tu brugmansja, pokaż tutaj to, jak kurde podrosło, pokaż. Czemu to. Zawiesiłeś te? No, serwis u Stasia. No bo żeby pachniało bardziej. To jest brugmansja? To jest ten, wazup, kurde. A tam co? Tak, te wszystkie tu alejka po lewej to są brugmansje tutaj. Zaczną kwitnąć, to będzie ładnie pachniało, że tak powiem. Cytryny. No, cytryny jakie porosły. No poczekaj, no dopiero rosną, ale widzę, że z dnia na dzień to bambaryły piękne. To weź no, tato mi drażni, rosną. Tu jeszcze pokaż to, fajnie z ludkiem widać wielkość. Zobaczcie. No. Rabarbar. Rabarbar. A nie, tutaj co tu będzie, czy jaka tu jest? Różowa pojedyncza. Różowa pojedyncza, no. No, no, dobra. A rundodonax jeszcze tu z tyłu, taki kurde. Ładnie porosło też, nie? Tylko, że taki słaby jakiś umierośnie. Co by zjadła? Co by zjadła? Teraz na noc?
co, która godzina? A niedziela, a jakie prace się tam dzieją? A tu potrójna brugmansja chce kwitnąć i dałem ostatnio więcej nawozu, bo jak widzi ta trochę żółtych dostała liści, ale będzie dobrze. No i strasznie umie krety ryją w koło, tak, kurde, w korzenia. Bociana, ale krety ryją. Bocian ma nogę w dziurze kreta. Dobra, kończymy. Taki szybki obgląd. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Ciao, ciao, bye, bye. Pozdrawiamy. 3, 2, 1. Ciao!